dobry, Wojciech Psy, afirmacja na Projekt Polska. Mam przyjemność przedstawić projektor NEC 1700L. Końcówka L, jak sama nazwa mówi, dotyczy źródła światła. W przypadku tego projektora jest to laser, czyli właściwie najnowocześniejsza generacja projektorów cyfrowych. Natomiast źródłem materiału jest serwer umieszczony w tym miejscu. To jest NEC NP90MS02. Projektor, ten model projektora charakteryzuje się rozdzielczością 2K. Jego taką cechą, tak jak wcześniej mówiłem, charakterystyczną jest to, że nie mamy żadnych lamp wymiennych w tym przypadku. Źródłem światła jest laser. Serwer oczywiście jest cyfrowy. Dźwięk na sali również w tym przypadku będzie cyfrowy. Idzie do lamusa. Jeszcze z niego zrobimy parę innych mniejszych ekranów, też wyjątkowej jakości brytyjskiej firmy Harkness, ale już to nie ta epoka. No i przypominam, nowa epoka, najwyższa jakość projekcji u nas w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie, a bilety zostają w starej cenie. Moje nazwisko Zbigniew Zapata, jestem przedstawicielem firmy CineProjekt. Zajmuję się serwisem kinotechnicznym KIN. Montujemy tutaj ekran w kinie Przedwośnie, srebrny ekran projekcyjny. Wymieniamy ekran ze względu na to, że poprawi się jakość obrazu, będzie o wiele wyraźniejszy, ładniejsze kolory i więcej światła zostanie odbite do widza. Będzie on koloru srebrnego. Dotychczas mieliście tutaj Państwo ekran perełkowy, biały, który ze względu na długi okres użytkowania zżółk, stracił właściwości odbicia i 3D, które było wyświetlane, tutaj było bardzo złej jakości. Obraz był bardzo ciemny, nie było widać szczegółów. Przy ekranie srebrnym będzie o wiele lepszy jakościowo obraz, tak samo na 2D, tak samo na 3D, gdzie przy nowym systemie projekcyjnym do odtwarzania filmów trójwymiarowych będzie o wiele lepsza widoczność i jakość, która dotrze do widza. No, już niedługo, jeszcze parę godzin i zapraszamy do kina, abyście zobaczyli wszyscy Państwo niesamowitą jakość projekcji. Po raz pierwszy w historii Krotoszyna projekcja laserowa. Już kończymy z żaróweczkami, kolbami, cudami niewidomymi. Laser, proszę Państwa. Dziwny ekran za mną, w dziwnym kolorze. Taki ciemnawy, popielaty. Ale to wszystko po to, żebyście jutro, pojutrze,
generalnie od nowego repertuaru zobaczyli wyjątkowy obraz niesamowitej jasności, wyrazistości. Generalnie to jest najwyższy poziom w tej chwili osiągany na świecie. A do tego przypominam, Dolby Surround. Coś, co się, jeśli chodzi o dźwięk, coś, co się absolutnie nie starzeje.